Ostatnie dwie minuty meczu młodzikach starszych U14. Zabrze wygrywa z Mosirem Cieszyn 89-65. No tego bym się nie spodziewał. Mógłbym się spodziewać zwycięstwa tutaj, bo na tej hali się trudno gra. Zabrze ostatnio dosyć fajnie grają. Wygrali w Rybniku. Pokonali tutaj u siebie Gliwice, lidera rozgrywek, a teraz pokonali wicelidera rozgrywek. Także, że Zabrze, proszę, trójeczka jeszcze teraz dla Cieszyna, że Zabrze jeszcze walczy o wyższą lokatę niż czwartą. Wszystko zależy, jak się tam pokładają inne mecze. Do końca minuta 20. Kroglewski. 91-68 dla MKS-u Zabrze. Akcje są szybkie, dlatego taki wynik wysoki. Kuboszek dzisiaj 4 trójki i teraz piątą. Chyba 5 trójek dzisiaj przysadził, ale to co dało? Ponad 20 punktów Michała, ale porażka zespołu. Tutaj Michał się skarżył na strefę, że zawodnik Zabrza w strefie często stoi. No nie wiem, jakby była strefa, to by sędziowie na pewno ją odgwizdali. Tak myślę. Czysty blok Kosteckiego. Nie kolejny. Dzisiaj naprawdę nie powiem, że szczęścia, ale dużo trafiałem dzisiaj. Na bardzo dobrej skuteczności grają Zabrzanie. Ale w końcu są na własnej hali. Krogulewski. Zmiany jeszcze w zespole Zabrza. Na parkiet wróca rozgrywający numerem 7. 95-75 na 23 sekundy przed końcem. Ja już kończę ten filmik ze Zabrza i myślę, że już tutaj do tej hali nie zawitam, gdyż